Budzenie nadziei w człowieku to budzenie optymizmu życiowego, zachęcanie go do pokonywania trudności, do zdobywania się na coś więcej, do pokonywania samego siebie. Kongres ten, mamy nadzieję, że właśnie pogłębi te koncepcje twórczego zaangażowania się w życie, twórczej nadziei rodzącej dobre owoce. I z pokorą i wielkim takim poczuciem odpowiedzialności chcielibyśmy, żeby ten kongres mógł zgromadzić jak największą liczbę serc, jak największą liczbę ludzi, którzy miłosierdzie Boże stawiają w centrum swojej nadziei zbawienia. Bardzo serdecznie zapraszamy do Krakowa na ten kongres. Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich przyjaciół duchowych, żeby przeżywali jedność przez modlitwę, a także przez zainteresowanie się wydarzeniami tego kongresu, który powinien być etapem na drodze pogłębienia kultu do Jezusa miłosiernego, Jezusa, któremu ufamy, Jezusa, do którego modlimy się ze świętą siostrą Faustyną i z błogosławionym Janem Pawłem II.